Siemaneczko, z tej strony Wazi, a w dzisiejszym dniu będziemy wykonywać zadania z trzeciego tygodnia wraz z Frostim i rozpoczynamy od zadania podziękuj kierowcy busa, a potem przeszukaj skrzynię. Dziękuję Ciebie. Ja tutaj już lecę na tą obufaną odkrywkę. Zostanie takie specjalnie zrobione na wymuszenie trzech gier, żeby trwało niby dłużej. No muszę powiedzieć, sztos ten nowy styl do bomberki. No wygląda ładnie. No jak widzicie, 1/3 wykonane, musimy jeszcze zrobić to zadanie 2 razy, czyli wylądować w grze po podziękowaniu kierowcy busa i przeszukać skrzynię. Przechodzimy do kolejnego zadania. Jeśli również chcesz się pochwalić swoimi zakupami tak jak inni, nie zapomnij rzucić screena wraz ze swoimi zakupami przy użyciu kodu WaziGaming na naszym Discordzie Wazilandia. Kolejnym zadaniem, które będziemy wykonywać, jest trafienie przeciwników w głowy 10 razy. Ja tutaj lecę na północ do tablicy zleceń. O! Przegapiłem. Dobra, tablica. O, super, dużo nam to dało. Widzisz kogoś? No właśnie nie. Pokazuję, że są tutaj. Dobra, może punkt przeskanuję. To coś da. O! Jest! Rikshan Sanchez. Musimy na 10. Dobra. Pierwszy etap zaliczony. I przechodzimy do drugiego. Od tego odcinka, aby wynagrodzić aktywne osoby, które komentują regularnie moje filmy, będą lądowały wasze 3 ostatnie komentarze wybrane przeze mnie albo po prostu przez was, te, które będą miały największą ilość łapek pod nimi. Kolejnym etapem po wykonaniu tego zadania z trafieniami w głowę jest etap drugi, który polega na odkryciu wrogich graczy lub postaci. No to tak, możecie sobie je odkryć przykładowo punktem do przejęcia. Co robiłem przed chwilą, ale możecie również wykorzystać racę do tego i spróbuję je dostać w perkach. O, jest zbrojownia tropiciela, raca. I teraz tak, tutaj jest ekipa z posem, powinno również na niej zaliczyć. No to się jeszcze jakiś motor niestety nie ma.
Banka, już sobie wezmę. Dobra, jest boss obok mnie. Wziąłem szaleństwa. Wydaje mi się, że wystarczy 3 razy zeskanować. Zostawić tym razem, jak to sobie liczy w ten sposób. No ja jestem w jednym miejscu. Dobra, sprawdźmy. Leci pierwsza raca. Jest, zeskanowało mi. Jak widzicie, 4 na 10 mam. Poczekam chwilę, aż zniknie. Czyli lecicie na mapie tam, gdzie macie bossa z obstawą. Przykładowo tutaj mam na zachód od Sioła Szaleństwa. Tutaj macie na Mega City drugą ekipę. Sobie znowu ich zeskanuję. 7 na 10. Banalne zadanie. Jak nie macie racji, to po prostu używajcie punktów do przechwycenia, no ale to zajmuje dłużej, no akurat w tym miejscu, jakbyście przechwycili, to wam nie odkryje bossa, ale odkryłby wam normalnych graczy. No i trzecia raca leci. Drugi etap zadania wykonany, jak widzicie, zadanie całkowicie banalne. Pierwszy etap zadania polegającego na zadanie obrażeń z karabinów szturmowych. Mam już tutaj na 300 obrażeń, ale spróbuję jeszcze, czy zaliczy mi to na bossie. Bardzo mnie to ciekawi, skoro racę zaliczało, to czemu na bossie miałoby nie zaliczyć? I uwaga, lecimy. I jak widzicie, zalicza bez problemu, czyli nawet nie ma napisanego, że to mogą być postacie, a mimo wszystko... Wow, wow, wow! A ty skąd się wziąłeś? No, uciek mi. Jeszcze boss. Wow, 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 wow. Zaliczone, zaliczone. Dobra, tego dobijam. I drugi etap mamy wykonany. To znaczy pierwszy etap, sorry, pierwszy etap. Przechodzimy do drugiego etapu. Drugi etap polega oczywiście na porozmawianiu z postaciami. Jak mogłoby być inaczej? Pytanie, czy ja będę w stanie tutaj porozmawiać z troma postaciami, śmiem wątpić. Że pewnie wszystkie leżą i kwiczą. Dobra. Safe zlutowany. Lecę szukać postaci, z którymi mógłbym porozmawiać. Ale może być ciężko. Dobra. Sioło szaleństwa. Pierwsza postać, jeszcze można ją wynająć. Wynajmę ją sobie, jeszcze chcę sprawdzić, czy jak ją wynajmę i zaraz odprawię, czy będę mógł znowu pogadać. Chodź, chodź. I mam 1 na 5. Mówisz, że nie da rady? Sprawdźmy. No, jak ją odsyłasz, to cię atakuje. Tak, dobra, odsyłam. Nie atakuje mnie. Nie? Nie, ale nie działa drugi dialog. O, mogę wynająć teraz za 0. Drugi raz, spoko.
Okej, okay, mam 1 na 5. Nie wiem, czy na tych zaparowanych źródłach nie będzie drugiego NPC-a, ale co mi tam. Można spróbować. Na autopilocie teraz biegnę. Aura już jest chyba. Nie wiem. To jest aura. Może się uda. W sumie duch aury powinien być. Aura, lecę do ciebie, nie gin. Wyżej będę gadać z samymi duchami. Nie! Strefa, oczywiście nie ma litości. Tak, jest już duch aury. Ale oczywiście da się z nim porozmawiać. Czemu by nie? I mamy 2 na 5. Teraz lecę na północny wschód. Tutaj powinna być doktor Sloan. Pewnie też jej będzie duch. Uwaga, czy będzie duch doktor Sloan? Tak, chyba też jest duch doktor Sloan. Idealnie, będę rozmawiać z samymi duchami. A nie, ona jeszcze żyje. Cześć, doktor Sloan. 3 na 5. Obok doktor Sloan lecimy tutaj na północ. Będzie jeszcze jeden NPC. Ciekawe, czy żyje. W ogóle umieszczę wam mapkę z wszystkimi lokalizacjami NPC. Więc się nie martwcie. Zdaje mi się, że ten już nie żyje. Tego rozwiedzenia prawie. I co my tutaj mamy? Tablicę chyba. Tak, dobra, czy ją wpadł. Biorę crossa i stąd spadam. No nic. Tutaj powinien być następny NPC. O, już zapewne też jest w strefie. O! O nie, to jest doktor Sloan znowu. Co, ma w ogóle nie pada? A nie, jest już jej duch. Widać już markera. Co jest ten NPC? No nie ma nic. No nie gadam. Czyli tylko te główne, doktor Sloan i aura. Stają, a reszta pada. Najpierw będzie wejść do najsmetu chyba. Tak, nawet nie ma ducha. Czyli Sloan i ta jest, ale czekaj, powinna być jeszcze tutaj. Powinien być jeszcze jeden NPC. Proszę, jak ta apteczka mi rzuca na staw ślorby. W sumie powinny być tutaj jeszcze dwa ostatnie. Powinno się udać.
myślałem. A jednak nie. No cóż. Chyba tym razem też motor poszedł na dno. NPC nie gin. Kurczę, ta strefa bije po dwa. Ma skinie. I w tym miejscu powinien być następny NPC, ale już niestety strefa go zlikwidowała. Może jeszcze po drugiej stronie będzie. No, apteczka też mi padła. Wszystko już jest tak w strefie, że musimy chyba przejść do kolejnej. O! Bije po 5. Dobra, lecimy do kolejnej. Nie ma sensu. No i ponownie lecimy po te NPC, których nie było, bo strefa na mnie zlikwidowała. Lądowałem w miejscu, gdzie zakończyła się gra. No i proszę bardzo, tutaj w budynku jest pierwsza Nia, a wezmę sobie od niej pistolet, dziękuję Nia. Ale całkiem fajny skin, tylko szkoda, że był tylko i wyłącznie w jakimś zestawie z ratowaniem świata. No i teraz jedziemy tutaj do ostatniego, piątego. Wow. Dzień dobry. Ej, nie strzelaj mi do niej. Się o, podjeżdżam. No i możemy przejść już do ostatniego zadania z nagrodą główną. Jak widzicie, ostatnie zadanie jest fantastyczne, bo polega na otwarciu skarbców kartami magnetycznymi. Ja lecę tutaj do brutalnego bastionu. Będziemy musieli zahaczyć o jeszcze jedną miejscówkę. Chyba, że ty, Frosty, tam lecisz obok bezwładnego brzegu. To ja polecę po prostu do Cytadeli obłupanej odgrywki. Frosty siedzi cicho, wstydzi się. Dobra. Jadę na raptorze. A tu jest jeszcze quest poboczny, który całkowicie zapominam, bo one nie wyświetlają się. Oh my god, dobra, szefry z tego po drodze tam skarny. Ej, no. Co on się tak rozpędził? Mamy coś nowego. W wieku tych ruin nie da się określić tradycyjnymi metodami. Raptor. I oczywiście brak śladów jakiegoś kataklizmu. Wygląda jakby był z szokolady ten mi raptor. Ale zanim zniknę, zostawili wiadomość. I tak, tak, wiem, ale myślę, że to ja miałam ją znaleźć. Jakiego on ma jumpa?
O nie, nie ma boss ekipy. Niestety, muszę lecieć do kolejnego. Skarb sale. O, po prostu wyszedł. Cały czas. O, dawno nie widziałem skarbca ukrytego. Czy skrzyneczki. Takie rzeczywiście jeszcze są. Dobra, już prawie jestem w skarbcu. I akurat pod mega wynują drugą boss ekipę, więc udało mi się tutaj idealnie. Na HG. Ściągnięty, ja już tutaj tylko. Uuuu, kolego, ty jeszcze tutaj zostałeś. Ale jednak nie został. Jestem w sejfie. Otwieram. Pierwszy save mamy zaliczony. I lecimy na Mega City. Przy okazji sobie wezmę tego bota, żeby szybciej tam dobiec. O, ponownie jestem NPC, którego wcześniej przegapiłem, bo on po prostu był martwy. To był ma bestia. Szybko biegnę na Mega City. No, save już jest powoli w strefie niestety. Ale łatwiej będzie kartę zebrać. Czy po prostu poczekam, aż się wywali.
I coraz mniej życia. Tak jak mówiłem, znacznie szybciej popadali. Lecę szybko do sejfu. Pamiętajcie, że macie 6 miejscówek i w grze około 2 wam się spełnią z bossem, dzięki czemu możecie otworzyć sejf. No i to by było tyle odcinka zadań tygodniowych tygodnia trzeciego. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeśli tak, nie zapomnijcie się oddzięczyć, zostawić lajka, komentarzu pod filmem, suba z dzwonem, jeśli jeszcze tego nie robicie, dołączyć do naszego Discorda Fazilandia, a jeśli chcielibyście mnie wesprzeć, zapraszam do skorzystania z opcji poprzez kod FaziGaming albo poprzez YouTube'a, dzięki czemu dostaniemy więcej emotek, staniecie również możliwość do oglądania poprzednich transmisji i nie tylko. Ja wam już nie zabieram więcej czasu. Życzę miłego dnia, czy tam wieczora i do zobaczenia na kolejnych odcinkach albo na Discordzie. Hej! Jeśli filmik wam się podobał, nie zapomnijcie o tym, aby zostawić lajka, komentarz pod filmem, subskrypcję z dzwonem oraz o dołączeniu do naszego Discorda. Link znajduje się na stronie głównej FaziGaming. A jeśli chciałbyś wesprzeć moją twórczość, zapraszam do skorzystania z mojego kodu twórcy FaziGaming w sklepie. Hej!